Na początku bieżącego roku świat obiegła wiadomość o tragicznym zdarzeniu na Syberii. Do mediów społecznościowych trafił filmik, na którym wielbłąd gryzie i tratuje człowieka. Jak do tego doszło? Czy zawinił człowiek, czy zwierzę? I przede wszystkim, co wielbłąd robił na Syberii pośród trzaskających mrozów? To świetny punkt wyjścia do przyjrzenia się tym niezwykłym zwierzętom. Bo jak widzicie, gdy patrzy się na nie, pytania same się mnożą. Choćby tu, jakim cudem wielbłądy zjadają kaktusy? Już samo patrzenie na to sprawia ból. Wnętrze jamy gębowej u większości ssaków pokryte jest przecież delikatną i bardzo wrażliwą skórą. Nie u wielbłądów. Jak widzicie, te garbate kreatury ze smakiem zajadają się twardymi kaktusami z kilkucentymetrowymi kolcami. Nie od dziś wielbłądy uważane są za jedne z najbardziej dziwacznych i nietypowych zwierząt świata. Ponad 1000 lat temu Bolesław Chrobry pośród licznych darów dla cesarza Ottona III ofiarował m.in. właśnie wielbłąda. Podobny dar ofiarował Jagiełło w ramach podziękowania za wsparcie w bitwie pod Grunwaldem czeskim rycerzom. Już wtedy zwierzęta te uchodziły za coś niezwykłego, anormalnego i wyjątkowego. Nie da się ukryć, że wielbłądy są wyjątkowe. Wyróżniają się nie tylko dziwacznym wyglądem, ale także niezwykłymi, ponadprzeciętnymi przystosowaniami. Kojarzymy je przede wszystkim z pustyniami. Są mistrzami przetrwania w tym piekielnym środowisku. Niektóre potrafią przeżyć wiele miesięcy bez dostępu do wody pitnej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że są i takie, które doskonale radzą sobie na śniegu i mrozie. Niektóre mają jeden garb, inne dwa, ale właściwie do czego one im służą? Czy zwierzęta te przechowują w nich wodę? Czy żyją jeszcze w stanie dzikim? Kamele, baktriany, dromadery, ile właściwie jest tych wielbłądów? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Zacznijmy od wspomnianego ataku wielbłąda na człowieka. To wieś Priozorka na Syberii. Wielbłądy trafiły tam jako, uwaga, zimowa atrakcja dla dzieci. Jeden z nich, ten, którego widzimy w prawym dolnym rogu, był ponoć niesforny i niszczył samochody. Pewien Rosjanin postanowił go ukarać, uderzając go pięścią w pysk. Na pierwszy cios zwierzę nie zareagowało. Na drugi jednak samo odpowiedziało agresją, łapiąc człowieka w szczęki i uderzając nim o ziemię. To baktrian, zwany też wielbłądem domowym. Największy ze wszystkich wielbłądów. Osiąga wagę tony oraz długość 3 metrów. Jego gruba, umięśniona szyja bez problemu unosi człowieka. Zwierzę tarmosi nim niczym lalką, gryzie i kopie. Nasze opowiadanie zaczęło się dramatycznie, niczym o drapieżnej bestii, a tymczasem mowa o wielbłądach. Wielbłądy rzeczywiście potrafią dotkliwie pogryźć, zwłaszcza gdy czują się zagrożone, ale robią to rzadko i w samoobronie. Nie są wcale bardziej niebezpieczne od koni. Tak jak konie żyją z ludźmi od tysięcy lat i tak jak one znacząco wpłynęły na rozwój cywilizacji i kultury. Szczególną rolę odegrały pośród ludów żyjących na pustyniach i wciąż dla milionów ludzi są kluczowe dla przetrwania. Tutaj największe zasługi ma dromader, czyli wielbłąd jednogarbny, najliczniejszy wielbłąd świata. Spośród blisko 30 milionów wszystkich wielbłądów świata ponad 90% stanowią właśnie one, dromadery. Łatwo je rozpoznać, bo mają tylko jeden garb. Wyhodowano natomiast liczne ich formy i odmiany. Co ciekawe, dromadery od dawna nie występują już w stanie dzikim. Istnieją tylko dromadery udomowione. Dzikie wymarły najprawdopodobniej jeszcze przed naszą erą. Polowano na nie od tysięcy lat, ale z czasem okazało się, że jeszcze większe korzyści można czerpać z tych zwierząt, gdy się je oswoi. Z czasem zanikły dzikie populacje i pozostały tylko udomowione dromadery. Dromadery świetnie się sprawdzają jako środek lokomocyjny. Mogą biec z dużym obciążeniem nawet 18 godzin na dobę i to przez wiele dni. Mają długie nogi, są szybkie i lekkie w porównaniu z pozostałymi dwoma gatunkami wielbłądów. Do tego dają odżywcze mleko, wełnę, mięso oraz nawóz. Nic dziwnego, że pośród niektórych ludów muzułmańskich nazywane są darem Boga. U Masajów mleko wielbłądzie zaspokaja aż 60% zapotrzebowania energetycznego. A istnieją ludy afrykańskie, które ten współczynnik mają jeszcze wyższy. Krótko mówiąc, wielbłądy dla wielu ludzi stanowią fundament przetrwania. Dzikie dromadery żyły przed wiekami w północnej Afryce oraz na Półwyspie Arabskim.
Jak wyglądało ich życie w stanie dzikim? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy udać się do Australii, bo tam istnieje dziś wtórnie zdziczała, największa na świecie populacja dromaderów. Ludzie sprowadzili je na kontynent australijski i wykorzystywali jako środek lokomocji na terenach pustynnych. Wraz z rozwojem motoryzacji wielbłądy straciły jednak na znaczeniu. Wypuszczone osobniki utworzyły dziką populację, tak zwanego wielbłąda australijskiego. Dromadery znalazły w Australii idealne dla siebie warunki, rozległe pustynie i brak zagrażających im drapieżników. Populacja rosła w siłę i na początku XXI wieku osiągnęła 1 000 000 osobników, stając się największym skupiskiem dziko żyjących wielbłądów na kuli ziemskiej. Taki paradoks. Tak ogromna populacja wielbłądów miała oczywiście negatywny wpływ na rodzimą faunę i florę Australii. Uznano je zatem za gatunek inwazyjny i rozpoczęto odstrzały. Prowadzi się je do dziś przy użyciu jeepów i helikopterów, starając się ograniczyć liczebność australijskich dromaderów, ale mimo to wciąż jest ona kolosalna i liczy setki tysięcy osobników. To jeden z bardziej wyrazistych przykładów ekspansji sprowadzonego przez człowieka gatunku. A co z wielbłądami posiadającymi 2 garby? Przejdźmy teraz do nich. Drugim najliczniejszym na Ziemi wielbłądem po dromaderze jest Baktrian, zwany też po prostu wielbłądem domowym. On również od dawna nie występuje naturalnie. Oczywiście, tak jak w przypadku dromadera, zdarzają się powtórnie zdziczałe populacje Baktrianów. Ale wyjaśnijmy sobie, są one czymś w rodzaju mustangów w Ameryce. Są po prostu zdziczałą odmianą zwierzęcia udomowionego. To co innego niż naturalny, dziki gatunek, żyjący w danym miejscu nieprzerwanie od wieków. To właśnie Baktrian zaatakował Rosjanina na początku filmu. Jest on największym ze wszystkich 3 gatunków wielbłądów żyjących dziś na Ziemi. Co ciekawe, Baktrian przystosowany do życia na terenach pustynnych o zmiennych porach roku wywodzi się z Azji Centralnej i przetrwa zarówno upalne lata, ale także przymrozki i śnieżne zimy. Stąd Baktriany trafiają nawet na Syberię jako atrakcja. W filmie Duże zwierzę w reżyserii Jerzego Sztura opowiedziana była historia Baktriana właśnie, przygarniętego przez polską rodzinę i traktowanego jako wyjątkowe zwierzę domowe. Nawet srogi polski klimat nie był mu straszny. Oprócz Baktriana na Ziemi żyje jeszcze drugi gatunek wielbłąda dwugarbnego, zwany po prostu wielbłądem dwugarbnym. A zatem zgodnie ze współczesną systematyką mamy dziś 3 gatunki wielbłądów. Dromadera, Baktriana oraz wielbłąda dwugarbnego. I właśnie ten ostatni, wielbłąd dwugarbny, jest dziś jedynym żyjącym jeszcze w naturze prawdziwie dzikim gatunkiem wielbłąda. Występuje na obszarach pustynnych centralnej Azji. Największa znana jego dzika populacja żyje na pustyni Gobi i liczy około 1 000 osobników. A zatem mówimy o bardzo rzadkim zwierzęciu. No dobrze, przejdźmy teraz do kluczowego pytania. Co wielbłądy mają w garbach i do czego one im służą? Czasem można spotkać się z mitem, że wielbłądy w garbach przechowują wodę. W istocie w garbach nie ma wody, a tłuszcz. Wiele zwierząt gromadzi pod skórą zapasy tłuszczu na trudniejsze okresy. To nic nadzwyczajnego, ale żadne nie gromadzą go w garbach, na plecach. Skąd zatem takie dziwaczne rozwiązanie u wielbłądów? Warstwa tłuszczu na grzbiecie w postaci garba stanowi nie tylko magazyn, ale dodatkowo także coś w rodzaju parasola przeciwsłonecznego. Izoluje przed słońcem prażącym z góry. Stąd garb. Choć niewykluczone, że pełni on także jeszcze jakieś inne, nieznane nam funkcje. A zatem w garbie nie ma żadnego magicznego zbiorniczka z wodą. Jak więc wielbłądy wytrzymują tak długo bez wody? Na tą flagową zdolność wielbłądów składa się wiele rozmaitych czynników. Wielbłądy tak naprawdę gromadzą wodę w całym ciele, tak jak wszystkie inne zwierzęta. Z tym, że wielbłądy robią to po prostu bardziej wydajnie. A do tego mają także liczne systemy oszczędzania wody oraz potrafią normalnie funkcjonować przy znacznym spadku wody w organizmie, co zabiłoby inne zwierzęta. Jak to osiągają? Odpowiedzią są owalne, a nie okrągłe jak u innych zwierząt komórki krwi. Dzięki temu krew wielbłądów może krążyć nawet przy znacznym spadku poziomu wody w organizmie, który inne zwierzęta doprowadziłby do odwodnienia i śmierci. Do tego wielbłądy mają tak wydajne nerki, że ich mocz wygląda jak gęsty syrop. Jest po prostu bardziej odsączony.
Jelita z kolei sprawiają, że odchody wielbłądów zaraz po wydaleniu są tak suche, że można ich użyć do rozpalenia ogniska. Woda jest cenna na pustyni i organizm wielbłądów maksymalnie ją wykorzystuje i oszczędza. Oprócz tego wydajnie ją przechowuje w całym ciele, w specjalnej wyściółce żołądka, w tłuszczu, w mięśniach oraz we krwi. Zużywając tłuszcz zgromadzony w garbie, pozyskuje więc także wodę. A zatem ostatecznie można powiedzieć, że w micie o wodzie w garbie jest jednak kropla prawdy. To jeszcze nie koniec przystosowań wielbłądów do życia przy permanentnym braku wody. Wielbłądy mają również niezwykle wydajny układ pokarmowy. Potrafią pozyskać wodę nawet z niemal całkowicie wysuszonych fragmentów roślinnych. Z pustynnej trawy, twardych gałązek oraz cielnistych krzewów. I tu wracamy do tego, jak i dlaczego wielbłądy zjadają ciernie i kaktusy. Roślinność pustynna jest uboga w liście. Bardzo twarda i z reguły ma systemy obronne przed roślinożercami w postaci kolców. Jest rzadka i w jałowym środowisku pustynnym przez wiele zwierząt pożądana i dlatego musi się bronić. Wielbłądy, żeby przeżyć na pustyni, musiały nauczyć się rozbrajać te systemy obronne. To właśnie dzięki tym wszystkim nietypowym rozwiązaniom wielbłądy stały się mistrzami przetrwania w najgorętszych miejscach na Ziemi. I rzeczywiście potrafią przez wiele miesięcy obywać się bez picia. Wilgoć pozyskują w tym czasie z pokarmu. Jeśli już jednak trafią na wodę, podłączają się do niej niczym pompa ssąco tłocząca i błyskawicznie pochłaniają w dużych ilościach wodę, uzupełniając rezerwy. O wielbłądach można by długo jeszcze opowiadać. Mają szerokie kopyta, które zapobiegają zapadaniu się w piachu, zamykające się nozdrza, zabezpieczające przed dostawaniem się do nich piachu oraz wiele innych przystosowań. Są zdolne do życia w skrajnie suchym, gorącym oraz ubogim w pożywienie i wodę środowisku. Życie zawsze znajdzie sposób. Dostosuje się praktycznie do każdych warunków. Wielbłądy to doskonałe tego przykłady. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.